Tytuł kursu: Organizowanie działalności gospodarczej. Moduł: Ochrona konsumenta. Temat: Czy bać się zakupów w internecie? Wiesz co? Ja chyba tak do końca nie dam się przekonać do zakupów w internecie. Słabo mi się robi, jak pomyślę, jakie problemy można mieć, gdy towar będzie zepsuty albo nie będzie odpowiadał moim potrzebom. Co z nim zrobić później? Gdy idę do sklepu, to spotykam sprzedawcę. Kontakt z nim daje mi poczucie bezpieczeństwa. Wiesz, zakupy w internecie nie są niebezpieczne, jeśli tylko zadbasz o swoje bezpieczeństwo i sprawdzisz, z kim masz do czynienia. Tak, tak, ciekawe, jak to zrobić. To proste. Powiem ci, jak ja to robię. Po pierwsze, sprawdzam, czy sklep, w którym chcę dokonać zakupu, jest wiarygodny. Sprawdzam informacje na portalach udostępniających narzędzia do wyrażania opinii, ale także zwykłe fora internetowe. Już na tym etapie będziesz mieć pierwsze informacje, pozytywne lub negatywne o danym sprzedawcy. Można również sprawdzić, jak długo funkcjonuje dany sklep, wiesz? Jeżeli długo, na przykład 5 lat, to małe jest prawdopodobieństwo, że masz do czynienia z nieuczciwym kontrahentem. I tyle wystarczy? Ja bym cię jeszcze przekonywał do tego, abyś przed rozpoczęciem zakupów w internecie zapoznała się z poradnikami dotyczącymi sprzedaży internetowej. Są one dostępne na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Federacji Konsumentów. Warto również, byś przeczytała 3 akty prawne mające największe znaczenie w obszarze zakupów internetowych. To jest ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego i na końcu ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Rozumiem. Widzę, że to ważne. Strony internetowe sklepów są takie atrakcyjne i zachęcające. Nic, tylko kupować. Wiem, że to tylko wygląd i może być mylący. Co powinnam znaleźć na stronie e-sklepu, by czuć się bezpieczną przy dokonywaniu tam zakupów? Masz rację. Sama wizualna strona e-sklepu to za mało, by uznać go za bezpieczny w sieci. Najlepiej, gdybyś sprawdziła, czy na stronie sklepu jest regulamin, informacje o imieniu i nazwisku, bądź adresie zamieszkania przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany, istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiocie, o cenie, zasadach zapłaty, kosztach oraz terminie i sposobie dostawy, prawie odstąpienia od umowy, kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, miejscu i sposobie składania reklamacji. Jeśli nie wiesz, jak postąpić, nie podejmuj działań bez konsultacji. W Polsce funkcjonuje wiele instytucji, gdzie konsument może otrzymać bezpłatną pomoc w sporze z przedsiębiorcą. Są powiatowi rzecznicy konsumentów, organizacje konsumenckie. Można więc uzyskać z reguły szybko informacje, jak postępować w indywidualnych przypadkach. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.